Życie za linią frontu. Dzieci mają silne lęki po ostrzałach. Ukraina. Dyrektor ośrodka przy linii frontu w Donbasie. Dzieci mają silne lęki po ostrzałach. Do dzieci z regionu przy linii frontu w Donbasie wciąż powraca poczucie strachu, jaki odczuwały podczas ostrzałów. Ciągle pamiętają dni spędzone w ukryciu w piwnicach, opowiada Włodymyr Zawadzki, dyrektor Centrum Opieki nad Dziećmi Arka w miejscowości Pionerskie pod Mariupolem na wschodzie Ukrainy. Pionerskie jest ostatnią zamieszkałą wioską przed linią rozgraniczenia między wojskami ukraińskimi, a siłami wspieranych przez Rosję separatystów. Do linii stąd jest około 10 kilometrów. W ośrodku znajdują pomoc dzieci z rodzin, które trafiły pod ostrzał, z rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji. Na stałe Arka opiekuje się 8 dzieci, w weekendy przyjeżdża tam około 30 podopiecznych. Z okolicznych wsi dzieci przyjeżdżają do nas w weekendy same, a te mieszkające dalej przywozimy. W sobotę ich zabieramy, a w niedzielę po obiedzie, po mszy świętej odwozimy je do domu, opowiada pap Zawadzki, który pomaga potrzebującym w ramach chrześcijańskiej służby ratunku. Ośrodek obejmuje pomocą dzieci w strefie 85 km wzdłuż linii rozgraniczenia. To przeważnie dzieci, które nie mają taty, a samotne mamy nie dają sobie rady, często same są chore, podkreśla. Podopieczni zajmują się rękodziełem, dostają wsparcie w nauce, pracują z nimi psychologowie. Wczoraj jedna z mam poprosiła, by porozmawiać z jej córką, bo miewa lęki po ostrzałach. Dzisiaj właśnie psycholog ma pracować z tą dziewczynką, mówi Zawadzki. Dyrektor domu pomocy pytany o to, z jakimi problemami natury psychologicznej mierzą się dzieci w tym regionie, odparł, że przede wszystkim jest to poczucie strachu. Strach, jaki odczuwały podczas ostrzałów, do nich wraca. Były takie przypadki, kiedy byliśmy tutaj i słychać było ostrzały, dzieci reagowały panicznie, od razu podbiegały do nas, pytały, a tu nie przyleci, tu nie będą strzelać, opowiada. Niektóre dzieci dniami ukrywały się w piwnicach. Bardzo mocno to przeżywają, stale o tym mówią, pytają, nie będzie już tak, jak było wtedy, dodaje. Pod opieką ośrodka jest 2 chłopców, których ojciec zginął w wybuchu miny, na jaką najechał traktorem podczas pracy w polu. Jeden z nich, Marek, podszedł do mnie pewnego razu i pyta, a mogę mówić do ciebie tato, mówi Zawadzki. Bracia zostali z mamą i babcią. Jest im trudno, próbujemy pomagać. Kupiliśmy dla ich mamy dojarkę dla krów, dodaje. Z młodszym chłopcem pracuje psycholog, bo dziecko walczy z panicznym strachem, kiedy dostaje ataku paniki zaczyna się kaleczyć. Do Pionerskiego przyjeżdżają duchowni, którzy w miejscowej kaplicy odprawiają msze święte, udzielają sakramentów. Głównie pełnię tu posługę duszpasterską. Jako kapłan, kapucyn, służy ludziom, którzy tu mieszkają, którzy cierpią, to posługa duchowa, Eucharystia, spowiedź, przygotowanie do sakramentów, głoszenie Ewangelii, mówi pap brat Anton, kapucyn, który przyjeżdża do Pionerskiego od 1,5 roku. Na mszę przychodzi około 15 osób, to osoby starsze, młodsze, dzieci. Jakiś czas temu mieliśmy 2 śluby, chrzty, wskazuje. W maju 7 dzieci przyjmie też pierwszą komunię świętą. Ludziom przede wszystkim brakuje tu nadziei. Mieli tu zawsze trudne życie, a wojna sprawiła, że jest jeszcze trudniej, ubolewa. Ośrodek otrzymuje pomoc od Kościoła rzymskokatolickiego, wspomaga go też ambasada RP i polski biznes. Ostatnio ośrodek dostał od polskiej strony m.in. komputer, słodycze i zabawki.